Dzień dobry państwu, Łukasz Molenda. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale jak widać, zima zaskoczyła nie tylko drogowców. Konrad tak dzisiaj mój państwu gościem. Dzisiaj zima przede wszystkim zaskoczyła tych, którzy muszą po drogach jeździć i jakoś jeżdżą spokojniej, więc trudniej było dojechać. Poseł Platformy Obywatelskiej, panie pośle, zacznijmy od. Tematu. No, nie spodziewałem się, kiedy ostatnio widzieliśmy się, a nie było to dawno temu, że taka szybka będzie reakcja. Adam Suliga został w piątek odwołany ze stanowiska prezesa fabryki broni. I chociaż firma kompletnie nie tłumaczy powodów takiej decyzji, to, to trudno tego nie powiązać z artykułami w Onecie. Jest pan zadowolony z takiego obrotu spraw? Panie redaktorze, to pół kroku do przodu w tym, żeby przywrócić w Fabryce Broni normalność, bo Adam Suliga, który bez wątpienia tolerował, a być może nawet i uczestniczył, trudno powiedzieć, w tym prześladowaniu pracowników. Być może, bo tutaj pełnego pokrycia nie ma, aczkolwiek z drugiej strony pamiętamy o historiach pana Adama Suligi w poprzedniej firmie, czyli w Radkomie, gdzie wyrok dla, dla został dla... Pana prezesa uchwalony jako niekorzystny no, w tej sytuacji. Być może tak samo byłoby w fabryce broni. Tego nie wiem, ale, ale takie domniemanie pozostaje. To na pewno o pół kroku do przodu, bo. Po, przywrócimy pracownikom fabryki broni taką możliwość w, w, godnego pracowania tam. Panie redaktorze, jak nazwać to, że prezes tak naprawdę dał w ubiegłym roku podwyżkę jedną pracownikom, ale po tym, kiedy pojawił się w, w fabryce mediator, bo przypomnę, że pan prezes chciał... Tak naprawdę sam dzielić i rządzić te podwyżki bez udziału związków zawodowych, a tych związków jest dwa takie, które są tam od lat, i jeden, który jest tam od momentu Adama Suligi. Ludzie twierdzą, że to jego związek zawodowy powołany tak naprawdę po to, żeby mu klakierować. To jest dobra decyzja Rady Nadzorczej, i za to będę pochwalał, bo pozwoli przywrócić normalność. No cóż, prezes Suliga zamówił sobie w ostatnich tygodniach samochód. On dotarł w ubiegłym tygodniu. Nie zdążył się pan prezes Suliga tym samochodem. Nową skodą kod jak nacieszyć. To samo dotyczy prezesa Boreckiego. Również dostał nowy samochód w ubiegłym tygodniu, a pracownicy nadal bez podwyżek. Tak to czasem bywa, że człowiek się nie zdąży nacieszyć, ale czy ta dymisja załatwia sprawę? Czy to już jest. Zdecydowanie nie. Tak jak komentowałem w ubiegłym tygodniu na, na gorąco, w piątek, przypomnę, jako pierwszy podałem jeszcze wtedy nieoficjalną informację, że... Rada Nadzorcza zdecydowała o odwołaniu Adama Suligi. Tak mogę również dalej powtarzać to w tym tygodniu. Będziemy, będę kontrolował dalej to, co się dzieje w fabryce broni. Przede mną, no, tak naprawdę, znalezienie tego tych odpowiedzi na nurtujące pytania nie tylko mnie, ale również całą załogę i radomian. Czy prawdą jest, że dyrektorzy, którzy nawet nie reprezentują poza. Poza siedzibą fabryki e, firmy mają karty do reprezentacji na kilka tysięcy złotych, z limitem kilku tysięcy złotych miesięcznie. E, mówię tu na przykład o, o dyrektorach produkcji. No, takich pytań pozostaje dużo. Trzeba sprawdzić tę gospodarność w fabryce broni, bo na koniec to tak naprawdę ci ludzie na produkcji wyrabiają te dochody. I o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Tymi pieniędzmi nie można dzielić na prawników czy dla e, osób powiązanych z króliczkiem, tylko te pieniądze, które są zyskiem firmy, należy dzielić poprze, po, wobec pracowników. Mhm. A czy spodziewa się Pan kolejnych ruchów kadrowych? Bo moje do donoszą, że może tak być. Czekam na konkurs. Wiem, że miał być ogłoszony ten konkurs w piątek, może w sobotę. Być może będzie dziś. Taki, taka informacja do mnie dotarła, że ma być konkurs na. uwaga, prawdopodobnie członków zarządu, czyli będzie ich dwóch. Co za tym idzie, być może pod prezesem Boreckim również płonie fotel. Mhm. A myśli pan, że członkowie Rady Nadzorczej mogą czuć się bezpiecznie? A to panie redaktorze wykracza daleko poza, poza moje informacje, nie będę tego komentować, ale być może również i tam dojdzie do zmian. Ja uważam, że dziś powinniśmy się skupić na tym, aby kontynuować ym, zmiany kadrowe w, w zarządzie i w dyrekcji, bo tam są największe nieprawidłowości o tych... Karierach, nie powiem, że Daniela Obajtka, ale Nikodemadyzmy słyszeliśmy, pani z Lipska, a poprzez to, że jest mamą, córką jednej z działaczek PiSu, dociera poprzez kilka awansów, aż na pełniącą obowiązki dyrektorki do spraw personalnych, czyli zarządza kadrami, a ja o tym mówiłem. Czyż to jest tylko po to, by na telefon zatrudniać kolesi? Zmieniamy temat. Szpital tymczasowy działa, trafili pierwsi pacjenci, czy jednak dało radę? Panie redaktorze, to dałoby radę z Markiem Pacyną. Ja o tym mówiłem również w minionym tygodniu w Sejmie. No, takiej buty arogancji i chamstwa ze strony ministra niedzielskiego, który y, odpowiedział, że bo dyrektor, nowy pe tym, pełniący tymczasowy otworzył drzwi. No na moje pytanie, co zrobił, otworzył drzwi. To przecież to jest obraz oderwania od rzeczywistości tego rządu. Tak samo te drzwi mógł od, otworzyć Marek Pacyna i nie byłoby politycznego zamieszania, a cało, całe zło tego szpitala tymczasowego, mam na myśli zło w postaci opóźnień, to jest wyłącznie wina Sasinowej spółki, spółki e, Skarbu Państwa, spółki podległej Jackowi Sasinowi, czyli totalizatora sportowego. No przecież to oni od listopada nie potrafili sobie poradzić z tym budynkiem. Przesuwali terminy. Później oczywiście wyszła jakaś rzecznika, totalizatora i mówiła, że była zła współpraca z dyrektorem. tylko na moje pytanie już w tym przypadku dyrektora z Totalizatora Sportowego, a tak naprawdę z wyścigów konnych na służewcu, bo to robili ludzie z wyścigów konnych. To może dla niektórych wydaje się śmieszne, ale, ale tak, to ludzie ze służewca, którzy na co dzień organizują wyścigi, organizowali ten szpital. Na moje pytanie do tego dyrektora, czy prawdą jest, że wnioskował do Konstantego Radziwiła, wojewody o zmianę dyrektora, odpowiedział, że nie, on niczego takiego nie wnioskował. No więc kto mówi prawdę? Lewa no właśnie, ręka Jacka to jest, Sasina, prawa ręka to jest Jacka Sasina. No ciekawe, mamy do czynienia prawdę. z aberracją. Tymczasem mamy szczyt, czy może inaczej, zbliżamy się do szczytu trzeciej fali zachorowań na koronawirusa. Minister Czarnek zapowiada szumnie powrót do szkół. Czy uda się wrócić do szkół jeszcze w tym roku? No i czy to jest dobry pomysł, żeby teraz rozmawiać o powrocie do szkół, kiedy mamy taką sytuację, jaką nie mamy? No oczywiście, że to jest zły pomysł. Mamy tak naprawdę. Yy, około 30 tysięcy zachorowań. No dzisiejsze dane będą troszeczkę niższe według informacji, które już posiadam, ale, ale jutro znowu po weekendowy wzrost. W przyszłym tygodniu przed świątecznym zakładam, że będzie powyżej 30 tysięcy. I kiedy wszyscy logicznie myślący ludzie myślą o tym, że trzeba na siebie uważać, to minister Czarnek, przedstawiciel polskiego rządu, jak zwykle w tej epidemii zrobi coś całkowicie na odwrót, ustawi nas pod wiatr i będzie głośno mówił wdychajcie. No i na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałem zapytać o tą woltę na lewicy, bo to dosyć zabawne, że wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego, która była kiedyś w SLD, później była w Wiośnie, nagle znajduje się u Jarosława Gowina w porozumieniu. Czy to już jest tak w polskiej polityce, że poglądy kompletnie nie przeszkadzają w uprawianiu tejże polityki? Nie jestem specjalistą od lewicy, to od razu muszę powiedzieć. Czy jestem specjalistą od Jarosława Gowina? Też raczej nie, bo jego giętki kręgosłup pokazał wielokrotnie, że trudno przewidzieć jego ruchy, bo jest w stanie się tak odwrócić, że fizycznie jest to po prostu niemożliwe, ale. W przypadku Jarosława Gowina, jak się okazuje, jest. Nie Jeśli chodzi o, o wczorajszą informację, którą otrzymałem, e, pani Powłoska jest w tej samej komisji, w której ja, w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, e, jest również w zespole do spraw wędkarstwa. Jeśli chodzi o sprawę o administracji, nie jest zbyt aktywna. E, widziałem ją kilka razy, ale raczej milczącą na tych komisjach. E, jak zawsze przy takich transferach o 180 stopni albo przejście na drugą stronę Rubikonu pozostaje otwarte pytanie, czy coś za to dostanie? Czy coś na nią mają? I tutaj tym, y, tą konstatacją zakończymy dzisiejszy program. Konrad Fristak, poseł Koalicji Obywatelskiej, był moim Państwa gościem. Dziękuję, miłego dnia. Łukasz Molenda, ze zobaczenia i usłyszenia.